267 strażaków minionej doby prowadziło kontrole na 52 przejściach granicznych, podczas których mierzono temperaturę ciała przekraczającym granicę. Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP, starszy kapitan Krzysztof Batorski, strażacy zmierzyli temperaturę ciała blisko 7000 osobom. Kontrole sanitarne były prowadzone w 52 punktach na polskiej granicy. Oprócz tego przed szpitalami utworzono 398 polowych izb przyjęć, które zabezpiecza 282 ratowników Państwowej Straży Pożarnej. Od początku wybuchu epidemii strażacy dowozili żywność i leki osobom objętym kwarantanną, a także organizowali i dystrybuowali środki ochrony i płyny do dezynfekcji. W podobne działania na punktach granicznych oprócz PSP zaangażowane są służby medyczne, Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Rządowa i Wojsko.